Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale opowiem wam o Tomasie Andersonie, znanym szerszemu gronu jako Neo. Przedstawię wam jego historię przed poznaniem prawdy, jak i opowiem o umiejętnościach, jakimi dysponował. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Znamy jego dwie daty urodzenia. Są one sprzeczne i pochodzą z bazy danych Matrixa, jak i z paszportu. Pierwsza z nich wymienia datę 11 marca 1962 roku, a druga 13 września 1971. Wiek Neo w pierwszej trylogii Matrixa oscyluje więc w granicach od 27 do 37 lat. Był synem Johna Andersona i Michelle Magai. W czasach szkolnych uczęszczał do gimnazjum Central West i szkoły średniej Owena Petersona. W liceum wyróżniał się osiągnięciami z matematyki i wiedzą na temat programowania. Chociaż miał problemy dyscyplinarne, w wieku 14 lat stał się szanowanym uczniem ze względu na swoje zaangażowanie w szkolny klub piłkarski i hokejowy. W świecie ludzi nie wyróżniał się niczym specjalnym. Był zwykłym obywatelem z przysłowiowym numerem ubezpieczenia społecznego. Pracował jako programista dla firmy Metacortex, a oprócz tego dorabiał jako haker sprzedający nielegalne oprogramowanie pod pseudonimem Neo. Był jedną z miliardów niebieskich pigułek, gdyż takimi przydomkami byli określani nieświadomi ludzie, którzy nie mieli pojęcia, że żyją w Matrixie. Chociaż sam Tomas coś podejrzewał, gdyż szukał różnych informacji na temat pewnych wydarzeń na własną rękę w głębokich zakątkach sieci. W ten sposób znał m.in. pseudonimy hakerów, takich jak Trinity czy też Morfeusz. Jak pamiętacie, podczas spotkania z Morfeuszem wybrał on czerwoną pigułkę. Dzięki temu zaczął być wprowadzany w prawdziwą rzeczywistość. Jako tak zwana czerwona pigułka był przepowiedzianym mesjaszem, który miał wyzwolić ludzi i przerwać konflikt z maszynami. Od samego początku nosił sobie kod źródłowy Matrixa, znany jako Prime Program. Dawało mu to możliwość swobodnego manipulowania symulowaną rzeczywistością Matrixa, podobną do władzy, jaką dysponował administrator systemu. Dzięki temu darowi był w stanie demonstrować różne nadprzyrodzone zdolności. Najczęściej posługiwał się telekinezą, którą manipulował przedmiotami, jak i samym sobą. Mógł dzięki niej latać z niesamowitą prędkością, jak i skakać na duże odległości. Prędkość, z jaką się poruszał podczas lotu, powodowała katastrofalne zniszczenia otoczenia, jeśli przeleciał odpowiednio blisko danych rzeczy. Przykładowo w jednej ze scen dwa rzędy ciężkich pojazdów mechanicznych zostały dosłownie zmiecione, gdy do nich się zbliżył. Telekinezę używał również do zatrzymywania pocisku w locie, co zademonstrował m.in. w walce z agentami. Oprócz tej zdolności dysponował również nadludzką siłą i zwinnością. Był również odporny na wiele ataków. Dzięki refleksowi mógł unikać pocisków, jak i zablokować miecz krawędzią dłoni. W jednej ze scen został podczas takiej akcji muśnięty delikatnie ostrzem, co przypominało, że nadal był człowiekiem z ograniczonym potencjałem. Jego wytrzymałość była ograniczona, dlatego podczas walki z masą klonów agenta Smitha musiał się wycofać. Neo był w stanie ożywiać ludzi poprzez delikatne naciśnięcie na serce, chociaż zakres i granice tej zdolności ożywienia w Matrixie nie zostały do końca zademonstrowane. Dzięki doświadczeniu zwiększonej świadomości symulowanej natury Matrixa mógł bez problemu wykrywać agentów, wygnańców, jak i inne anomalne zjawiska. Podobnie jak większość czerwonych pigułek, wykorzystywał również programy bojowe ruchu oporu, zapewniało mu to wgranie mistrzowskich umiejętności związanych z sztukami walki. Dzięki temu znał m.in. kung fu, kempo, jiu-jitsu, karate czy też eskrimę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!